Cześć, to będzie szybki film z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj chciałem wam pokazać mój stary rower, który oddałem bratu, bo kupiłem sobie lepszy, Riverside 920, ale to już wiecie, bo to było w 2019 roku. A potem w 2023 zakupiłem Rock Ridera. No, ale o co chodzi? Mamy tutaj amortyzator Santura. Jest to rower ramy Scott, serwisowany przez serwis rowerowy z Celestynowa 2 kółka. Kupiłem tutaj do tego roweru sakwy Crosso powlekane, które po prostu są nieprzemakalne. No i opony w tym bydlęciu to są terenowe i to najlepsze z najlepszych, najlepsze, które były 4 czy tam 5 lat temu na rynku. One kosztowały kiedyś ponad 250 zł za sztukę. Wyobraźcie sobie. No, bateria jak zwykle. Rower jest po kompletnym remoncie. Tak, moje druciarstwo na wkręty do mebli przymocowane, ale działa. Osłona się trzyma. W tym rowerze nic nie było zmieniane. To są stare, dosłownie stare części. O, Shimano Deore XT. I tutaj jest też bardzo stary system. Ten system działa, został przez właśnie pana z serwisu rowerowego 2 kółka wyczyszczony, nasmarowany. Kaseta jest nowa, to nie jest wolnobieg, to jest kaseta. Nówka sztuka, wszystko zadbane, czyszczone. Jest dosłownie, powiem szczerze, kurde, 3 miesiąc po remoncie kompletnym. Dane nowe hamulce, linki, pancerze, wszystko po prostu. Amortyzator wyczyszczony, nasmarowany. Koła też sprawdzona, czy szprychy są odpowiednie, naciągi mają i tak dalej. Wszystko to porobione. Wszystko chodzi, dosłownie powiem wam szczerze, jak złoto i nie mam się do czego doczepić. Jedynie co musiałem, to sobie wyregulować po prostu położenie łańcucha. I tyle. I teraz ładnie wszystkie biegi wchodzą bez problemu. No wiecie, nie da się tak od razu ustawić wszystkiego na tip-top. No. Hamulce hamują bardzo dobrze. Są tu klocki mineralne, które bardzo dobrze działają. Ta rama, powiem wam szczerze, ta rama ma 30 lat. Ta rama ma 30 lat. Szczerze. Ja ją dostałem od swojego kolegi, który ją kupił tam chyba w 89, coś takiego. Zresztą po jej stanie to już widać. Tu było spawane, no bo tutaj rama mi pękła i się pęknięcie zaczęło rozchodzić, aż tu się zdeformowała w dół. Zaraz ktoś powie, ale w coś przypieprzyłeś. No właśnie nie, zobaczcie, że przód jest cały. Tu się nic nie stało. Po prostu było pękła rama w tym miejscu, a także rama była pęknięta w tym miejscu, też zostało to wyspawane dobrze. Więc naprawdę ta rama jest bardzo stara i powiem szczerze, że naprawdę, no, braciak sobie tutaj dla małej do fotelika zamontował, ale dziecko wyrosło z tego, więc on sobie to zdemontuje we własnym zakresie. Nie będę ruszał. No i dane najtańsze gówno, jakie jest na rynku, Shimano V-Brake plastik, kurde, to jest totalny szmelc. Ja po prostu poprosiłem pana z serwisu, żeby dał byle co, aby tylko było, żeby to przerzucało biegi, hamulce były, wszystko, bo to nie ma się świecić i błyszczeć, to ma po prostu działać. I naprawdę powiem wam szczerze, że opony robią robotę. No, Grand Rocka obręcz kupiłem chyba w 2016 roku, bo poprzednia obręcz to się po prostu pękła w pół i dupa z niej była. Tutaj co jedynie pękł błotnik, ale go wziąłem trochę na tertytki, na wkręty i działa jak złoto, więc nic się tu nie psuje. Lampeczka odblaskowa.
No i tutaj to najlepiej widać, jak się rama zdeformowała. Ale po pierwsze, ten rower ma przejechane 10 tysięcy kilometrów. Przejechałem nim 710 km po Mazurach. Potem latałem wszędzie, gdzie się dało. Więc ten rower dostał mocno, jak to się mówi, kopa w tyłek. I się nie dziwię, że jego wygląd może dużo do życzenia dawać. Powiem wam szczerze, ja z tym rowerem mam bardzo, bardzo miłe wspomnienia. I nieraz ten rower ratował dupę, chociaż jest rama za mała dla mnie, ale nie przeszkadzało mi to w jeździe. Więc jeżeli ktoś uważa, że ten rower nie ma 30 lat, znaczy nie rower, tylko rama, to po jej stanie technicznym i lakierze to widać, że mam rację i mówię prawdę, dlatego że mostek, amortyzator i tak dalej, to jest wszystko nowsze. Te części mają maksymalnie 10 lat. No, ale reszta to już jest dosłownie kaputnia. No, koła mają tak samo 10 lat, bagażnik to ma, nie wiem, 6 lat. A to już wszystko jest nowsze. Amortyzator to jest nowszy, bo 2016 rocznik. Nie chciałem wam po prostu pokazać, jak to z mojej strony wygląda, że po prostu ja swoich rowerów nie wywalam na złom i na pewno nie oddaję byle komu, bo ja nie jestem typowym Januszem, że mi zależy na pieniądzach i ja wolę oddać to komuś, komu wiem, że oddam ten rower i ktoś będzie z niego korzystał, a nie weźmie go do, nie wiem, akrobacji i go rozpieprzy zaraz, no bo to chyba ludzie nie do tego się służy. Ja po prostu uważam, że ten rower, wyremontowałem ten rower bratu, wydałem na to prawie 700 zł. W dupie mam, ile to kosztowało, powiem szczerze, było warto zrobić totalny remont, bo naprawdę. No, było warto naprawdę. U mnie pieniądze nie grają roli, ile będzie kosztował remont. Dla mnie się liczy efekt końcowy. Jeżeli coś jest super, to ma być super, a ten rower to jest istna perła dosłownie teraz. Okej, trzymajcie się, pozdrawiam, Piorun, Burza, Elektryk.